Okej, to Stasiu, powiedz nam w takim razie, jak to było z tymi studniami artyzyjskimi? To znaczy, poruszyliśmy tutaj sprawę Wisły. W 1937 roku sztab główny Wojska Polskiego zawiadomił prezydenta Starzyńskiego, że bez wykopanych studni artyzyjskich, głębinowych, Warszawa nie ma szans obrony na wypadek wschodu lub zachodu. Agresji, oczywiście, tak. Prezydent, żeby jakoś uzasadnić kopanie tych studni. Mówię, żeby nie zaniepokoić. No tak, chodziło o to, żeby ludność, która była bardzo taka wyczulona na życie miasta, nie odebrała tego negatywnie. I po co? W związku z tym wymyślił akcję Warszawa w kwiatach. To była bardzo wieloraka akcja, zaczynając od dekoracji balkonów, przez trawniki, które na przykład na ulicy Długiej, cała Długa była pośrodku jednym wielkim trawnikiem z festonami takiej zieleni pnącej. To było bardzo piękne i ja do dzisiaj żałuję, że po wojnie zlikwidowano ten trawnik. Nie wiem dlaczego, niby on zabierał trochę jezdni, ale i tak ta jezdnia jest tam bardzo szeroka. I udało się te studnie wykopać. W ramach tej akcji Warszawa w kwiatach wszystkie latarnie Warszawy miały takie kwietniki na wysokości połowy latarni, które miały taką zieleń zwisającą. To było bardzo ładne. Pięknie to musiało wyglądać. Tak. I po wojnie, kiedy Stalin analizował, dlaczego powstanie trwało tak długo, powinno upaść po paru dniach, a trwało 63 dni. Ustalili, że było to możliwe dzięki temu, że miało niezależne od wodociągów ujęcia wody, że sami mieszkańcy wykopali kilkadziesiąt studni, ale podstawą były te studnie artezyjskie. I te studnie wszystkie po wojnie zaczopowano. Czyli komuniści zaczopowali? Tak. Wszystkie te studnie, między innymi była taka studnia na terenie szpitala ujazdowskiego i tam się z tym zetknęłem, bo jak była rocznica szpitala ujazdowskiego, to miałem tam niewielki odczyt i udział i w tych działaniach, ponieważ jedna z pani lekarek prosiła, żeby upamiętnić cmentarz żołnierzy, który był obok szpitala ujazdowskiego. Ten cmentarz zlikwidowano, przenosząc szczątki na Powązki do kwater wojskowych, ale została ściana, którą przewidziano jako pomnik upamiętniający to miejsce, wybudowana jeszcze za Niemców. Na tej ścianie miały się znaleźć tablice i odpowiednie znaki w postaci orła i Czerwonego Krzyża i tak dalej. I pani Szukiewicz, bo tak brzmiało jej nazwisko, która była lekarzem pociągu sanitarnego wojskowego, przyszła do mnie i powiedziała, że ona by chciała, żeby tą tablicę uzupełnić tak, jak oni to sobie planowali jeszcze w czasie wojny. I ja to spełniłem.
rozrysowaliśmy tablicę, rozrysowaliśmy te znaki, wszystko zostało zrobione, ale potem było uroczyste odsłonięcie i po tym odsłonięciu było kilka odczytów, między innymi mój na temat szpitala i w czasie zbierania materiałów znalazłem tą właśnie sprawę zaczopowania studni na terenie Ujazdowa. I no tak jak mówiłem, że wydarzenia są podparte przez ludzi, czas i że ten każdy czas ma swój wyraz. To wspomniałeś, Stasiu, o tym, że przedtem, powiedzmy, tak jak gdyby na przykład był problem z wodą, ludzie mogli nieść wiadrami albo kotłami, plus te studnie artezyjskie. A w tej chwili, z jakichś powodów, wiadomo w jakich, zostało, znaczy nie mamy tych kotłów, tak, a jednocześnie studnie zostały zaczopowane. Czyli gdyby cokolwiek Warszawa chciała powiedzieć nie, to można bardzo szybko zdławić cokolwiek w Warszawie, po prostu odciąć wodę. Oczywiście. Czyli Warszawa nie ma prawa się bronić. To jest osobny temat, bardzo ważny, który poruszyłeś. Ja nie jestem szefem ani przygotowany do tego, żeby oceniać dzisiejsze możliwości obrony Warszawy, ale jestem w moim odczuciu jako obywatel przekonany, że na wypadek jakiegoś ataku, to Warszawa jest pozbawiona środków obrony. Przeżycia w ogóle. Tak. No bo powiedzmy, woda to jest podstawowa. Przy czym, i to jest znowuż, to bardzo trudno się dyskutuje, ale ty jesteś dobrym dyskutantem. Dziękuję. Stare miasto mogło być zniszczone, ponieważ było z cegły. Taki dom uderzony bombą czy pociskiem rozpadał się na tysiące cegieł. Mało tego, te cegły dawały się po oczyszczeniu z powrotem użyć. I część domów jest z tych oczyszczonych cegieł. Natomiast dzisiejsze Stare Miasto jest z żelbetu. Tam, gdzie trzeba było ze względów konserwatorsko-realistyczno tam jakiś zrobić te cegły, zrobiono, ale wszystkie belki dachowe są z żelbetu. I dzisiaj zburzone Stare Miasto wyglądałoby zupełnie inaczej niż tamto, te z 1944 roku. Mało tego, ono w swoim życiu codziennym jest inne, ponieważ belki dachowe, te stropowe, były drewniane. Belka drewniana pod wpływem nacisku ceramiki w postaci dachówki uginała się. Piękno Starego Miasta tamtego było na tym, polegało na tym, że te dachy, ściany, przejścia, okna podlegały naciskowi czasu. I ten czas było widać w postaci struktury. Że taki ugięty dach to jest zupełnie coś innego niż dach prosty. Tak. Natomiast belka z żelbetu może się rozpaść, ale nigdy się nie ugnie. To Stare Miasto dzisiaj wygląda tak samo jak w dniu otwarcia 22 lipca 50 tam któregoś roku, prawda? I będzie dalej wyglądało tak samo. Może najwyżej być nieco brudniejsze. I to jest... Ale widzisz, młodsi, czy młodzież, która się powiedzmy, oglądała, wszyscy młodsi od ciebie, tak? Którzy oglądali to Stare Miasto już na nowo, to nawet nie zauważą, że coś się zmieniło, albo
I może to jest dobrze, powiedz, z innego punktu widzenia. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. No właśnie, inaczej. Ty masz kapitalne spojrzenie, akurat porównujesz jedno z drugim i widzisz jedno drugie, tak? A, to jest trudność, dlatego że ja żyję w dwóch miastach. To brzmi absurdalnie, ale ja pamiętam tamto Stare Miasto i to nowe, dzisiejsze. I ta wczorajsza ulica Długa i dzisiejsza ulica Długa to są dwie zupełnie różne ulice. I mało tego, to poruszyłeś znakomity temat. Car, kiedy przegraliśmy powstanie listopadowe, wezwał rajców miejskich Warszawy do pałacu w Łazienkach i powiedział im, że jeżeli jeszcze raz wybuchnie powstanie, zburzę to miasto i nie ja je z pewnością odbuduję. I w tym celu postawił cytadelę. Ponieważ miasto rozwijało się na północ, to żeby zahamować jego rozwój, postawił cytadelę. A rozwijało się na północ dlatego, że na południu są bardzo dobre ziemie sadownicze. Ursynów i dalej, Wolnica, to wszystko były znakomite grunty rolne. Żeby to miasto upokorzyć, powiedział, że zamyka się granice miasta. Nie może być żadnego rozrostu miasta. W związku z tym, ponieważ w międzyczasie powstawał przemysł w skali Europy i powstawały fabryki i zakłady, ludność napływała do Warszawy. Ci ludzie musieli gdzieś mieszkać. Dawne dwupiętrowe czynszówki zamieniano na ogromne kamienice, nadbudowując te dwupiętrowe domki. I taki dom Freta 16, który miał 6 pięter, zawalił się, bo nie wytrzymały fundamenty tego nacisku. Takich katastrof budowlanych było więcej. I to zamknięcie Warszawy spowodowało zmianę jej struktury wysokościowej. Nie wiem, czy tego uczą na Politechnice, ale powinni, że miasto podlega takim administracyjnym zasadom i że można tym miastem manipulować. Wokół cytadeli car kazał wyciąć wszystkie drzewa, żeby nie było schronienia dla atakujących powstańców. Mało tego, na odległość armatniego strzału, czyli około 2 kilometrów ówczesnej artylerii, nie wolno było stawiać domów murowanych. Czyli znaleźli się w drewnianych domach ludzie nie tylko biedni, również bogaci. Żeby te swoje dobra zachować, musieli mieć kasy ogniotrwałe. Nie mógł być to jeden model kasy. Tych rodzajów kas było kilkadziesiąt. Gdzie są kasy? Są kasiarze. Warszawski wor, warszawski złodziej był znany w całej Europie. Ale tylko dlatego, że tutaj była szkoła kasiarska. I taki pan Spitzbródka pisał w swoim kwestionariuszu zawód kasiarz. On po prostu był kasiarzem do otwierania kas, takich rozmaitych. I ale może takiej szkole, legalnej szkole, że była po prostu, czy taka, powiedzmy, nie, nie było legalnej szkoły. To była szkoła złodziejska, przez złodziei zrobiona, ale rozumiesz, że przy pomocy jednego podpisu dekretu stworzono zupełnie inny układ społeczny.
To samo zresztą przydarzało się w innych miastach Europy. W Paryżu te słynne Przewierzęta? Nie, chcę powiedzieć, że te strychy domów, które są bardzo wysokie, powstały stąd, że w pewnym momencie mer miasta powiedział, że za pomieszczenia umieszczone w strychu nie płaci się podatku takiego wysokiego jak normalne mieszkania. I natychmiast od drugiego piętra do szóstego były strychy. Wiesz, takich przykładów działania i skutków można znaleźć więcej. No, nawet w Polsce, zobacz, cała architektura Francji ma pięknie rozbudowane kominy. Nawet kiedyś miałem przepiękny album z kominami francuskich rezydencji, dworów i tak dalej, a nawet zwyczajnych takich domostw. W Polsce, ponieważ się płaciło podatek od podymnego, czyli od komina. Wysokości komina? Czy nie, od ilości komin. Rozbudowano ogromną strukturę wewnętrzną w domu, żeby był jeden komin. I nic na to nie można było poradzić, bo było mnóstwo pieców. Te piece musiały mieć odprowadzenie, ale był jeden komin. I to widać na obrazach Chełmońskiego i innych, którzy malowali te dwory, chałupy i pałace, że na pałacu są dwa kominy. No, to absurd, ale było to obejście podatku. No. Czyli to genialne obejście, jak tutaj zatrzymać tą kasę i nie oddać tej kasy. I to takich przykładów może być bardzo dużo. Natomiast wracając jeszcze do tej Wisły i do tych studni. To jest tak, że nie było przecież. Myślę, że ten człowiek, który przepłynął Atlantyk w kajaku, miał urządzenie, gdzie ręcznie przez godzinę uzyskiwał 3 litry czystej, słodkiej wody ze słonej wody. I że teraz... Osmozę chyba przez osmozę. Ja tego nie wiem, jak to było technicznie zrobione, ale myślę, że gdyby teraz zaistniała sytuacja taka awaryjna, to gdzieś tego typu rozwiązania by szukano, bo to jest zupełnie inny czas. No, nikt nie potrafi sobie wyobrazić, że z kotłem idzie do rzeki. No. Ale myślę, że byłoby tragicznie, bo teraz takie urządzenia myślę, że nie są tak rozpowszechnione, żeby można było całą Warszawę zaopatrzyć w wodę w ten sposób. Myślę, że to byłoby po prostu skazane na niepowodzenie. I nie tylko to, ale ludzie po prostu są bardziej leniwi, tak. Nie są tak przedsiębiorczy. Za bardzo liczą na to, że czy rząd będzie coś dla nich robił, czy z kolei powiedzmy, nie wiem, że przestajemy myśleć samodzielnie. Zaczynamy mieć na tą technikę. Jeżeli coś się stanie, no to będzie, no zobacz, większość samochodów jest elektronicznych, nie będzie na przykład nawet jakaś bomba kobaltowa, czy jakieś zakłócenie silne, które zniszczy komputery, no to wszyscy będziemy stali. Te samochody nie będą jeździły, nic nie będzie. Elektryki nie będzie, wszystko jest na czypach. Uzależnione, tak. Jesteśmy uzależnieni zupełnie od tego. Także ciekawe czasy żyjemy. Mówiłem o tym czasie. Prawdopodobnie od razu do epoki kamienia łupanego przedziału. Tak? Momentalnie, cześć. Mówiłem o tym czasie i o rozmaitym. Przecież cała trakcja konna, no te konie wypróżniały się na jezdnię. Dozorcy mieli obowiązek to sprzątnąć, ale żeby sprzątnąć ten nawóz, musieli mieć go gdzie wrzucić. Żeby go usunąć, magistrat stawiał na kołach w wysokości tam 1,5 metra
skrzynie blaszane. I teraz jest kapitulacja Warszawy w 1939 roku i moja mama mówi do ojca, że podobno na dworcu gdańskim kolejarze dają węgiel. Warto by było, żebyś coś zorganizował. I ojciec bierze te dwa nasze wiadra, brudne i czyste. I mama mówi, co ty chcesz zrobić? No przynieść węgla. To trzeba cały węgiel na zimę. To skąd ja to wezmę? To nie dla mnie, mówi mama, dla dzieci. Nie wiem, ojciec jest bezradny. I tu jest wyższość kobiet, że w chwilach takich, które wymagają natychmiastowej decyzji, kobiety myślą znacznie praktyczniej. I mama mówi... Będą się feministki za to uwielbiały, co powiedziałeś teraz. Ale taka jest prawda. I no, proszę ciebie, mama mówi, na rogu Freta i Świętojerskiej stoi śmietnik na nawóz. Wysypiemy go i popchniesz na dworze zdański, przywieziemy 1,5 metra węgla. Żebyś ty widział zdumienie mojego ojca. Powiedział, Wanda, ja mam brać magistracki dziennik i śmietnik? Mama powiedziała, nie, ja będę pchała, ty będziesz szedł obok, żeby mi nikt tego węgla nie odebrał. I tak zrobili, przywieźli. Dzisiaj nie uświadczysz w całym wielkim mieście jednego pojemnika, którym dałoby się tak wykorzystać. Bo albo są to kubły, które są zamknięte w śmietniku, albo nie ma w ogóle potrzeby zbierania nawozu. Po prostu ci ludzie żyli w innych zupełnie warunkach. No obecnie powiedzmy większe ogrzewanie jest albo gazem, tak, albo elektryką. Także nawet tej węgiel by nic nie pomógł, powiedzmy, chyba że jesteśmy zupełnie uzależnieni od tych węgiel. Nie daj Boże, ktoś tam przetnie ten kurek albo zakręci, to po prostu nie mamy czym grzać. Także jesteśmy bardzo uzależnieni od zewnętrznych... Od decyzji wręcz jednego człowieka. Tak. Nawet ktoś pójdzie, nie wiem, podłoży bombę po to, albo na przykład, albo nie wiem, Putin teraz nam zdecyduje, zakręcam gaz. No i co? Jesteśmy ugotowani, tak?